Mistrz świata w lotach wyłoniony po trzech seriach. Złoto w Bad Mitterndorf dla Austriaka Stefana Krafta. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął szóste miejsce. Gdy Piotr Żyła wylądował na 225 metrze, wydawało się, że rozpoczął atak z szóstego miejsca na podium. Po swoim skoku prowadził. W końcówce mogłem ciutkę tak by tam jeszcze, bo tam fajnie szybko leciałem, ale no ciutkę tam mogłem popracować. Ale pracowali też inni. Wszyscy skoczkowie po nim go wyprzedzali, a licytację o złoto rozpoczął Andras Wellinger. Niemiec skoczył 229 metrów i patrzył. Patrzył, jak Johan Andre Forfang marnuje szansę na medal i jak Timi Zajc spada z pierwszego na trzecie miejsce. I zobaczył, jak wszystkich ogrywa Stefan Kraft. Rekordzista świata w długości skoku został mistrzem świata w lotach na własnej ziemi. Aleksander zniszczył 12, Dawid Kubacki i Paweł Wąsek w trzeciej dziesiątce. Stefan Kraft mistrzem świata w lotach narciarskich. Austriak wygrał przed własną publicznością w Bad Mitterndorf. Loteryjny konkurs zakończony po trzech seriach. Najlepszy z Polaków, Piotr Żyła, był szósty. Loty po medale. Mistrzostwa świata w lotach narciarskich pokazały, ile znaczą cierpliwość i odporność na presję. W Bad Mitterndorf sprawdził się Austriak Stefan Kraft. Jest i polska satysfakcja. Szóste miejsce Piotra Żyły, czyli najlepszy wynik naszego reprezentanta w tym sezonie. Timi Zajc kontra Stefan Kraft, a atakować z cienia miał Piotr Żyła. Tak w skrócie wyglądał idealny scenariusz na drugą część walki o medale. Problem w tym, że reżyserem był wiatr. Zaczęło się dwugodzinne oczekiwanie na skakanie i loteria. Bo trudno inaczej nazwać fakt, że Paweł Wąsek skacze na początku 161 metrów, a kilkadziesiąt sekund później Gregor Deschwanden ląduje 71,5 metra dalej. Za progiem trochę za szeroko do fałki przeszłem i... No i później mnie coś zaczęło kręcić, też różnie tam gdzieś w powietrzu było, więc no nie do końca udało się to stabilnie do końca utrzymać. Stabilnie wyglądała za to czołówka. Atak na podium zaczął Piotr Żyła. Szósty po dwóch próbach uzyskał 225 metrów. Prowadził i czekał. W końcówce mogłem ciutkę tak by tam jeszcze, bo tam fajnie szybko leciałem, ale no ciutkę tam mogłem popracować, ale telemar też jest istotny. O tym Żyła przekonał się dzień wcześniej, bo na lądowaniu stracił kilka punktów, ale i one by mu nie pomogły, bo inni też fruwali dalej. Każdy skaczący po Polaku go wyprzedzał. Andras Wellinger i jego 229 metrów sprawiło, że Niemiec mógł walczyć nawet o złoto. Wyprzedził go minimalnie Stefan Kraft o niecałe 1,5 metra. Znacznie większą przewagę nad nimi przed ostatnim skokiem miał lider Timi Zajc. Timi Zajc wysoko nad zeskokiem, ale czy doleci na sam dół? Nie! Przed zieloną linią ląduje! Aplauz po nieudanym skoku. To zdarza się rzadko, ale stało się w Austrii, bo na swojej ziemi triumfował rekordzista świata w długości skoku, Stefan Kraft. Zajc spadł na trzecie miejsce, Wellinger ze srebrem. Zamiast czterech serii trzy, lecz rozstrzygnięcie pełnoprawne. Szacunek mistrzowi się należy, a kibicom należą się kolejne emocje związane z jutrzejszym konkursem drużynowym. Do naszej kadry wraca Kamil Stoch. Z Bad Mitterndorf raport Filipa Czyszanowskiego i Michała Chmielewskiego. Mam taki jeden wniosek formalny, a w zasadzie apel do FIS-u. Ogarnijcie się. To raz. Dwa. Może nie warto się zastanawiać nad skokami na Marakanie w Dubaju, tylko zadbać o to, żeby organizator poważnej imprezy mistrzowskiej miał sztuczne oświetlenie. Wymagania wobec FIS-u, wobec organizatorów są bardzo różne, nie są ujednolicone. Przypominam sobie Wisłę, gdzie grożono nam odebraniem Pucharu Świata, bo nie ma chodnika, który doprowadza na skocznię. W Willingen od lat nie ma siatek przeciwwietrznych, a wiatr wieje co roku. Na Bergizel bywa wiecznie, ale zawody muszą się skończyć do 16, bo robi się ciemno. Czy tam oświetlenie zainstalowano? Nie. I na Kulm też nie. Ale co to szkodzi? Tutaj na Kulm powinny być cztery serie finałowe, były trzy, bo zapadły egipskie ciemności. Na szczęście Stefan Kraft dla gospodarzy zdążył zrobić to, co jego. Ten skok finałowy, taki powiedziałbym, tyle ile trzeba, tak po kraftowemu. Tak, taki przeźroczysty, nie taki, że się zapisze w księgach na lata, ale zobacz, on krok po kroku realizuje wszystkie rzeczy, które można zdobyć w skokach. Mistrzem świata w lotach został. Co mu jeszcze zostaje? Indywidualne złoto olimpijskie? Jakikolwiek indywidualny medal olimpijski, no ale to za dwa lata Cortina d'Ampezzo. Jak się cieszył Stefan Kraft, co mówił, jak przeżywał ten dzień, posłuchajmy.
w domu przed 20-tysięczną austriacką publicznością. Zdobycie złotego medalu w mojej ulubionej konkurencji, lotach, jest czymś, co wydaje mi się na tę chwilę czymś nierealnym. Myślę, że urealni się dopiero w poniedziałek. To szalone, ale też jedne z najcudowniejszych dni w moim życiu. Niezależnie od miejsca, najważniejsze było to, żeby zrobić jak najlepsze show dla fanów, którzy musieli dość długo czekać na piękne loty. Musiałem być agresywny w powietrzu, atakować z pełnym ryzykiem, bo przecież skakałem przedostatni. Stefan Kraft jest pewniakiem do tego, żeby jutro skakać i prowadzić Austrię być może do medalu drużynowego. U nas takich pewniaków było dwóch i dwa znaki zapytania. Trener Thomas Turnbichler miał mieć odpowiedzi po tym dniu, ale odpowiedzi nie dostał, za to więcej pytań, no ale zdecydować musiał. Zdecydować musiał Paweł Wąsek. Rozmawiałem z nim zaraz po konkursie i się pytam: Paweł, gdybyś był trenerem, wystawiłbyś siebie do drużynówki? I Paweł mówi: wiesz, to szczerze, to nie. No i słowo stało się ciałem. Nie ma Pawła Wąska, zobaczymy Kamila Stocha. Kamil Stoch, który odpoczywał przez całą sobotę, też także w piątek nie był przed skoczkiem, tego zabraniają przepisy FIS, przyglądał się temu, co się dzieje i ciekawe, co sobie myślał. Pierwsze 200 metrów w tym sezonie by się przydało, bo na razie takich rezultatów nie ma, ale co, wygrała stabilność chyba. Chyba wygrała stabilność, doświadczenie. No czekamy. Piąte miejsce w drużynówce to byłoby coś, co bierzemy w ciemno. Brązowy medal to byłoby nie. Coś, co... Dlaczego nie? Dobrze. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Kłaniamy się. Dobrego wieczoru. Dlaczego nie? Bierzemy, oczywiście.